Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie Moi drodzy widzowie, kolejna piękna partia przed nami Jan Niepomniaci kontra Szachrali Mamed Jarow Niezwykle agresywni arcymistrzowie Przypominam, że Nepo będzie grał turniej Mecz z Magnusem Karlsenem o tytuł Mistrza Świata w listopadzie 2021 roku Bardzo ciekawy jestem, co z tego wyniknie Tutaj ta partia była rozegrana z, z cyklu turnieju Grand Chess Tour W którym bierze udział m.in. Jan Krzysztof Duda Partia była grana tempem 25 minut plus 10 sekund na zawodnika. Zapraszam serdecznie i jedziemy. C4. Tym ruchem się rozpoczęła tutaj rozgrywka. Skoczek F6, G3, G6. Oczywiście można grać różnie. Obronę królewską indyjską. Goniec G2, zobaczcie. Goniec G7. Na razie mamy. Partię angielską w tym momencie. Skoczek C3 e, i Roszada ze strony czarnych e, D4. No właśnie, dzięki temu posunięciu tutaj już tej e, partii angielskiej nie mamy. Mamy obronę królewsko-indyjską e, dokładnie w tym momencie po ruchu E4. Tak to wygląda. Można w ten sposób oczywiście grać. Ja myślę, że e, Azer tutaj jest zadowolony, gdyż bardzo agresywny styl gry prezentuje, a obrona królewsko-indyjska może być agresywna. E5 ze strony czarnych i. Moi drodzy, tutaj pytanie jest takie: czy przepychamy pionka, czy bijemy tego pionka na E5? Co jest lepsze, co jest gorsze? Tak naprawdę jednym z najgorszych wariantów tutaj byłoby wybicie pionka. Nie, nie róbmy tego, jeżeli mamy. Yy... Ochotę grać w szachy na wygraną czy utrudnić przeciwnikowi tutaj akcję, więc można przepchać. Można też zagrać skoczkiem na E2, wyczekując tutaj, wstawiając skoczkę za chwilę, jeżeli pionek wybije na D4. To jest wszystko normalne. Tutaj pionek wybił właśnie na D4, skoczek wybił i wieża E8. W momencie, gdy jeszcze król nie ma tej roszady, wieża sobie fajnie tutaj na tej linii działa, więc można próbować tego pionka zdejmować. Znaczy, to nie jest takie proste oczywiście, gdyż tutaj następuje roszada. A goniec ze skoczkiem to wszystko ładnie bronią. Skoczek zagrywa z B na D7. Można oczywiście byłoby spróbować zagrać skoczkiem na C6. To jest jak najbardziej dobre posunięcie. Z tego względu, że jak będzie wybity tutaj skoczek i pionek wybije e, tego skoczka, może być zagrany ruch E5 i tam goniec będzie tego pionka na C6 atakował, ale tu się nic absolutnie nie dzieje, bo wieża bije na E5. Mam nadzieję, że to jest w miarę zrozumiały. Ja tak e, świadomie nie przestawiam troszeczkę tych figur, żeby sobie spróbować, wyobrazić. Posunięcie skoczek z B na D7. I teraz, moi drodzy, ja nie niepomniałcie zagrywa takie standardowe posunięcie, e, które jest potrzebne w tych strukturach, mianowicie hatch. Ruch potrzebny dlaczego? A dlatego, że ten goniec by chciał stanąć na E3, wyprowadzić się w sposób naturalny, a ten skoczek już mu nie zagrozi na polu G4. Prosta sprawa, prosta. Motywy są myślę, że powtarzane często przeze mnie to jest ważne, żeby powtarzać w szachach pewne rzeczy, co się utrwala i wtedy gramy w szachy po prostu lepiej, coraz lepiej A6. Ruch, który będzie szykował prawdopodobnie w przyszłości zagranie B5 tak po prostu. Wieża E1, wyprowadzamy kolejną figurę. Wieża B8. Wiadomo, że B5 jeszcze nie istnieje, bo skoczek C6 i ten Hetman miałby problemy z wyjściem, więc tutaj Goniec zagrywa na razie sobie na E3 i skoczek E5. Zobaczcie, skoczek stanął w centrum, wygląda dobrze, bo atakuje pionka na C4, lecz w jednym posunięciu tego piona po prostu bronimy i wszystko się trzyma. C5. No i teraz y, chwila tutaj refleksji, bo po ruchu C5, właśnie to są takie posunięcia bardzo, bym powiedział, y, i ważne i odpowiedzialne, y, w zależności jaka jest sytuacja. No bo teraz tak, jeżeli mamy ten ruch, to osłabia się punkt D6. I teraz pytanie jest takie, czy ten punkt D6 będzie mocno atakowany teraz przez białe, bo to jest chyba też w tym momencie główny cel, żeby białe tego pionka atakowały. No ale bezpośrednio ten pionek atakuje oczywiście skoczka i tu się powiedzmy to jakoś rekompensuje. To wszystko zależy od sytuacji. No skomplikowane są tu niektóre warianty, ale myślę, że uprośćmy to troszeczkę w naszym tutaj rozumowaniu. Jest atakowany skoczek, skoczkiem uciekamy, gdzie? Oczywiście, że na E2 nie pozwalamy tutaj na jakieś wymiany niepotrzebne, bo zresztą tutaj wymiana byłaby raczej słaba. Ten skoczek tu się ładnie ze skoczkiem razem wiążą. No, i jak już wspomniałem, ten punkt będzie raczej atakowany. Posunięcie B5, no, to jest oczywiście naturalna rzecz, która atakuje na skrzydle właśnie pionka C4, lecz. Odpowiedź F4 skutkuje tym, że skoczek musi uciekać, no i nie jesteśmy w stanie tego pionka za darmo zbić tak po prostu. I moi drodzy, teraz na przykład, skoczek tutaj, na przykład, no w partii poszło skoczek D7, lecz czy można zagrać skoczkiem na C6? No, bo wydaje się to logiczniejszym posunięciem, gdzie tam sobie tym skoczkiem gdzieś tam na D4 wskaczymy, wskoczymy za chwilę, może na B4. W każdym razie skoczek z C6 ma więcej tych pól, które tutaj może atakować. Ale ten ruch już jest zły. Skoczek nie ma podparcia na przykład gońca na D7 czy b 7 powiedzmy, gdyż jest E4. E, przepraszam, E5 jest atakowany skoczek? Jest atakowany skoczek. Figura jest już tutaj na wyciągnięcie, na wyciągnięcie ręki. Moi drodzy, PF4, skoczek oczywiście na D7 i Hetman. Zbił na d6. Często w takich momentach ja zadaję pytanie tutaj moim widzom, wam moi drodzy, że czy można tutaj tego pionka wybić? Z reguły, jak tutaj biały wybijają tego pionka, to jest niedobry sygnał dla białych. Z racji tego, że czarne dostają często kontrgrę bardzo fajną. W tym wypadku jest to jak najbardziej słuszne posunięcie, ale to wszystko działa na konkretach w tym momencie. To wszystko działa na konkretach i zobaczmy o co chodzi. B4 zostało zagrane, zobaczcie, atakowany jest skoczek. Tu goniec już czyha na te wieże na A1. Trochę taktyki się pojawia i jak grać mianowicie. Otóż no jakby skoczek powiedzmy zagrał sobie na D5 czy na A4, powiedzmy tutaj lub tu, ten skoczek na E4 może zbić pionka i pozycja czarnych byłaby myślę, że dosyć mocna e, i e, klarowna. Moi drodzy, nie pomniaszcie, popisuje się bardzo ładnym ruchem, mianowicie E5. Ruchy wtrącone to jest to, co lubimy, to jest to, co, na co przeciwnicy nasi muszą uważać uważać, my też musimy oczywiście uważać na ruchy wtrącone ze strony przeciwników. Ruch E5, bardzo ładny ruch. Dlaczego? Bo po tym wybiciu, czy można zbić skoczka? Otóż, moi drodzy, nie można zbić skoczka, bo wieża wybija od razu tutaj na E3. Oczywiście zbijamy gońca i wieża na przykład może zagrać na B6 z bardzo aktywną grą czarnych, można powiedzieć, że te pionki tu świetnie działają razem z wieżą. Wieża w centrum, świetnie działa. Ta wieża zaraz się może zdwoić. Hetman e 7 Hetman F6. Pionek jest niegroźny, zaraz zostanie zdjęty, pozycja czarnych jest po prostu zdecydowanie lepsza. Byłaby, moi drodzy. Gdyż nie pomniasz i wiedział o co chodzi i zbił po prostu na C3 oddał figurę za dwa piony, słusznie, gońce aktywne, w każdym razie wszystkie figury są aktywne u białych, centrum bardzo mocne, figura mniej, fajnie byłoby te figurę odbić oczywiście, e, wiadomo tutaj e, czarnymi e, troszeczkę jest ciasno, e, no i skoczek zagrywa na h5, jedyna opcja wybicia pionka, ale jest g4, tak po prostu, skoczek jak wejdzie na g3, może mieć problemy, można go tam łatwo próbować jakoś atakować i spróbować zbijać. Koniec zagrał na F8, Hetman na D2. Ok, wtrącone ruchy działają, dzięki temu tutaj Skoczek ma pole na G7. No i moi drodzy, jak ocenić pozycję? No, zdecydowanie widać tutaj gołym okiem, że pozycja czarnych jest nieco trudna. Prawie wszystkie figury są na ósmej linii. Przypomina mi się, jak Anatolij Karpow grał swoje partie, gdzie właśnie te figury stały bardzo defensywnie. No i moi drodzy, ocenie, ocena pozycji jest na korzyść, oczywiście, tutaj białych, z tego względu, że duża aktywność, dobre centrum, wprawdzie figura mniej, ale ta aktywność robi robotę. Skoczek D5, oczywiście ta wieża A, A na D1 mogłaby być możliwa, żeby wzmocnić atak. Skoczek zresztą też stoi w centrum, wyśmienicie. Posunięcie F6, no bo tak. Taki ruch e, trzeba zagrać, żeby próbować te centrum gryźć. No i teraz, w tym momencie, wieża zagrywa na D1. Zobaczcie, ani żadne wybicie nie zostało zrobione. Nic, e, zostało to po prostu olane. E, je, z jednej strony to jest bardzo dobre, z drugiej strony to jest też bardzo dobre w tym wypadku, <laughs> dlatego że e, po wybiciu na E5 znowu działają konkrety, moi drodzy. No nie możemy za bardzo zbić, bo tu się figury zaczynają rozgrywać czarnych powoli. Trzeba próbować tutaj przeciwnika troszeczkę. Zgniatać. No i tutaj Nepo zagrał bardzo ładny ruch F5. Hmm. Konkrety, moi drodzy, konkrety. Ten skoczek to jest król, król parkietu w tym momencie. Zobaczcie, on ogarnia bardzo ładnie te pola. I przede wszystkim po takim ruchu groziłoby zagranie goniec na G5, i ten Hetman po prostu nie ma nigdzie dobrego pola ucieczki. Jest ciężko. Po takim posunięciu goniec na E7 mogłoby być bicie, bicie. Bierze E5. Prosta taktyka: zbić nie można, Hetman leci, zbić nie można, Hetman leci. E, na przykład, jakbyśmy tutaj się zasłonili jeszcze wieżą, to mimo wszystko jest szybkie bicie tutaj na E5. A jeżeli skoczek wybija, mamy fajny ruch skoczek F6 z szachem i Hetmana zdejmujemy za moment. E, moi drodzy, w tym momencie po ruchu F5 goniec zagrał na B7. A absolutnie tutaj wtrącony ruch e, goniec G5, dzięki czemu tutaj też Hetman, jak e, poruszył się goniec, to Hetman ma placówkę na C8. Wieża zagrała na F1. Bardzo ważne posunięcie, podpiera pionka i teraz jest prosty plan. F6, F7 i koniec partii. E, to znaczy, koniec partii mówię dlatego, że tutaj straty materialne byłyby ogromne. E, I teraz e, czarne po prostu wybiły, wybiły e, na F5, krucha 8. Właśnie tutaj e, Zapobiega temu posunięciu F7 na samym końcu. Posunięcie F6 mimo wszystko, skoczek E6 i posunięcie F7 mimo wszystko wieża D8. E, takie zwykłe wybicie na D8 może nie, jest, e, nie byłoby najlepsze z tego względu, że dwie figury za wieżę e, tutaj jednak są lepszą opcją. Lecz zależy wszystko od sytuacji, pamiętajmy o tym, e, ale w, tej, w, te, w tym wypadku, nie Ci, popisuje się naprawdę. Niezłym zagraniem. Dosyć trudnym na pierwszy rzut oka, ale spróbujmy znaleźć to posunięcie. Zachęcam do zatrzymania materiału i poszukania tej odpowiedzi tego posunięcia. Mianowicie, skoczek zagrał na B6. Dosyć trudne posunięcie. Ale zobaczcie, co się dzieje. No yy, no cóż, jeżeli ruszy się Hetman, no to zbijamy po prostu skoczka na D7 i wszystko gra. Skoczek wybił. I teraz. Piękny, wtrącony ruch, goniec F6. To jest konsekwencja tego posunięcia skoczek na B6. Goniec oczywiście się zasłonił. I teraz poszukajmy znowu fantastycznego zagrania. Bardzo piękny ruch taktyczny. Kto komu się udało, gratuluję. Moi drodzy, w tym momencie Hetman zbił na D8. Łapiemy się za głowę. Przecież skoczek może zbić, ale tutaj czy hamat. Nawet wierzą. Hetmanem również. No, niestety nie można tutaj wybić skoczkiem. W partii Hetman zbił na D8. I oczywiście goniec zbił na D8. Cały czas tutaj jest motyw, jeżeli wszystko zostanie zbite do końca, jest F8, tam wieża wchodzi na F8 i wybijamy po prostu materiał, mamy do przodu. Goniec zbił tutaj na G2, król odbił i skoczek F8. Można powiedzieć, że czarne tutaj się uratowały z opresji. Dwie figury za wieże zostały i jest w porządku. Nic bardziej mylnego, moi drodzy. E, oczywiście e, w tym momencie po skoczek F8, goniec zagrywa na E7. Zobaczcie, są proste ataki. E, nie chcę oczywiście zbić skoczka, tylko raczej pionka. Skoczek zagrywa na D7 z obroną, i wieża wjeżdża tutaj do obozu przeciwnika z atakiem na piona. E, moi drodzy, w tym momencie ruch E4. No cóż, w takich sytuacjach no, czarne szukają tutaj pewnie aktywności, głównie chodzi o to, żeby otworzyć tego gońca, już nie ma czasu na obronę pionków, tak naprawdę. No ale pamiętajmy, że jak goniec na przykład stanie sobie na D4 i pójdzie ruch E3, to ta, ta formacja jeszcze może troszeczkę e, zaszkodzić, aczkolwiek myślę, że w tej sytuacji już nie jest to takie jakieś super mocne dla czarnych, lecz wieża E1 spokojnie tego pionka już można za chwilę e, zbijać. Goniec D4, wieża E4, proste zagrania, g 7 trochę. No, i ten pionek f7 za bardzo nie ma go jak bronić, a też nie wiem, czy jest sens bronić tego pionka, gdyż można zająć się innymi tutaj fajnymi rzeczami. I też Nepo podchodzi praktycznie do pozycji. Wieża zbiła, król odbił i koniec d6, po prostu atakujemy. Wieża c8. No i teraz co grać dalej, moi drodzy? Podsumowując na razie tę sytuację, to białe mają dwa piony więcej za cenę tego, że mają wieżę za dwie figury u przeciwnika, więc teoretycznie tutaj czarne powinny być lepsze lecz ocena sytuacji jest zupełnie odwrotna, białe mają lepszą pozycję w tej sytuacji i kwestia oczywiście wykończenia, co y, może stwarzać oczywiście problemy czasami, no ale zobaczymy jak to wyszło, wieża zagrała na e7, no i król nie może raczej tam sobie iść na szóstkę, bo zawsze tutaj jest bicie, bicie na c5 z szachem, ta wieża tutaj dobrze kontroluje, więc król zagrywa na g8, wieża a7. Z prostym planem zbicia skoczka, dlaczego by nie? Skoczek na F6. No i teraz e, takie małe zabiegi kosmetyczne: mianowicie szach, ruch A8 i wieża zagrywa na B7. Z planem prawdopodobnie wymiany ostatniej ciężkiej figury, i pionek ten ma szansę tutaj za chwilę zasuwać do pola przemiany. Skoczek E4. Ok, no i teraz wieża B8, ruch wtrącony jak najbardziej. Skoczek tutaj wybił, i zobaczcie, że po tym wybiciu. Po tym posunięciu, niby są i na, na chwilę jeszcze trzy figury zawierzę, ale już jeden ze skoczków tutaj ginie. Więc po skoczek D6 jest bicie na F8 z szachem, g 7, wieża A8. I już wspomniany przeze mnie plan: bardzo łatwo tutaj tym pionem można iść do góry. Goniec zagrywa na C3, A4, i zobaczcie: skoczek zagrywa na B7, lecz to już jest błąd ze strony czarnych, z tego względu, że tutaj czarne chciały zatrzymać takim ruchem tego piona, lecz napotkały jeszcze wieża A7. Dokładne posunięcie na koniec. I jest po partii, moi drodzy. Skoczek tutaj już nie ma szans. Partie wygrywają białe. Nepom Nepomniaci pokonuje bardzo silnego arcymistrza. Zresztą Nepo też jest silny. W każdym razie, dzięki za uwagę i yy, yy, trzymajcie się zdrowo. Do następnego razu. Cześć.